Robo kto? Huh? Hej, Gaz! Gaz wygląda jak mokry pies. Tak, i czuć go mokrym psem. Serio? A teraz jestem wściekły pies. Ale fajna gra. Czy on chce zrobić to, co mi się wydaje? O-o! Ja robi dobrze? Tak, Robosiu, dobrze to robisz. Oj, Robosiu, strasznie się wybrudziłeś. A śmierdzi o wiele gorzej. Tak, o wiele. Ej, Gaz, poszukaj czegoś do czyszczenia Robosia. Idę po szmaty. O, ale smród. Kolo, mam odwalać ciężką robotę? Sprawdźmy tutaj. Proszek do robotów. Nie, to nie. Kupa bezużytecznych śmieci. Co to? Ej, pasta do robotów. Może to się będzie nadawać. Tommy, orientuj się! Pasta do robotów. Świetnie, tego nam trzeba. Ja mam oko do takich rzeczy. Ale się świecisz, zupełnie jak nie ten sam robot. Jak się czujesz, Robosiu? Robosiu? Ale śmieszne. Weź wyluzuj, od żartów to tu jestem ja. Kto ty? Gaz. Guz? Gaz. A, Gaz. Ej, weź przestań. Chwileczkę. To coś poważnego. Nie poznaje nas. Myślę, że Roboś ma amnezję. Amnezję? Spokojnie, wiem jak to się leczy. Widziałem w telewizji. Gdy ktoś nagle traci pamięć, trzeba go walnąć w baniak. Zawsze działa. Robosiu, to ja, Tommy. Kto Tommy? Zostań z nim i pilnuj, żeby czegoś nie nabroił. Zadzwonię do Moshimo. Ty z nim zostań, a ja zadzwonię do Moshimo. Siemanko! I niczego nie pamięta. I niezwykle niebezpieczny. Bez pamięci Roboś jest nieprzewidywalny, nieposkromiony i niezwykle niebezpieczny? Słyszałem! Kazałem ci z nim zostać. Odbiło ci? Poza tym nie mogłem sobie darować zostawienia plamy na dywanie. Chłopcze, musisz go natychmiast przywieźć do mnie. No dobrze, robot moju. Chodźmy, wychodzimy. Kto ty? Jestem doktor Kamikadze, twój przyjaciel. Okej. Robosiu? Co to ma znaczyć? O nie, Kamikadze! Nie! Tommy Turnbull naprawdę dał się nabrać na moją fałszywą pastę do robotów. Uspokójże się! Ten... Robocie, aleś ty trudny... Szefie! Robot Boy nie chce nosić kamizelki ratunkowej i tak poczuł moje najlepsze potki, że wyglądają jak skórki od banana. Zrób coś z nim, a jeśli zdarzy się wypadek, moja składka na ubezpieczenie dla czarnych charakterów pójdzie w górę. Dosyć! Teraz lepiej. Co to? Weź, to jest palma kokosowa, robot boju. Szefie, szefie, gdzie pan jest? Morski potwór! Potworze ginie!
Szef będzie dzisiaj ze mnie bardzo dumny. Czy ja wyglądam, durniu, jak morski potwór? Ty pustogłowy głupku! O, ja bardzo przepraszam! Szefie? Nie teraz, Konstanki! Nie widzisz, że zamierzam sklonować Robot Boya? Wkrótce będę miał armię superpotężnych robotów-niewolników, którymi podbiję zaludki świat! Tak, ale szefie... Żadnych ale! A sklonowania, mały! Udało się, dobrze. Więc co chciałeś mi powiedzieć, Konstantin? Cóż, jeśli pan klonuje Robot Boya, gdy jest taki skołowany, to czy klony nie będą skołowane jak on? To był prezent od mojej mamusi! Szybciej, profesorze, martwię się o Robosia! Robię, co się da, Tommy! Co ty mi robisz, no? Czyż nie jest wspaniała? Można zrobić tylko jedno! Przeprosić i słuchać, gdy znów będę chciało coś spytać! Nie, ty głupku! Trzeba zniszczyć wszystkie klony Robot Boya, bo inaczej nic nie zostanie z Kazilandu! Na szczęście wszystkie moje klony mają w sobie wbudowane mechanizmy samoniszczące! Musimy teraz szybko pozbyć się złego nasienia. Cip, cip, głupi malutki Robot Boyu! Wychodź, wychodź, nie chowaj się już! Tu jest nasz mały mądrzy woda! Trzeba by na pewno musi pan to zrobić, szefie. Och, rysuje jak mały, grzeczny chłopczyk. Może masz rację. Może działam zbyt pośpiesznie. O, jaki on słodki! Rysuje sobie w moim... Mój pamiętnik! Zniszczyłeś go! Koniec z tobą, robocie! Zniszczymy teraz Robot Boya i pójdziemy zjeść obiad, a ten bałagan posprzątasz później. Nie rób tego! Pięknie! Odwiedzili mnie moi najserdeczniejsi wrogowie na świecie. W samą porę, by zobaczyć, jak wasz cenny robocik zamienia się w pył. Ale jeszcze nie. Robot Boyu, widzisz tych trzech turniów o tam? To twoi wrogowie. Zniszcz ich! Bądź bezwzględny! Roboś, to ja, Tommy. Jesteśmy przyjaciółmi. A to jest profesor Moshimo. On cię stworzył. Przypomnij sobie. Chyba pamiętasz mnie, he? Jimena. Lepiej stąd uciekajmy, szybko! Ci tchórze uciekają! Przybij piątkę! Jadź! Trzeba tu jak najszybciej przeprogramować! Tommy, nie! To zbyt niebezpieczne! Tommy, nie! Ej, co wy robicie? Tommy, Moshimo, gaz? Robosiu, już nas pamiętasz. Ja pamiętam, przyjaciel.
twórca i gaz. O, cześć, Robosiu. Co, kumpli chciałeś rozwalić? Lećmy do domu. Wszystko w porządku, szefie? Nie, nie w porządku, ty prymitywie. To wiadro z nakrętkami podrapało mi skórę na głowie. O, spokojnie, szefie, mam dobrą maść. Dobrze. Czy teraz już lepiej, szefie? A ktoś ty? I czemu nazywasz mnie szefem? O, chyba popełniłem malutki błądzik i ma pan amnezję. Spokojnie. Wiem, co trzeba zrobić. Widziałem to w jednym filmie. Ja wiem, że uderzenie wcale nie leczy amnezji, ale ja poczułem się lepiej.